Kolejne nowe teorie o właścicielu oraz nowy włam na anarchię SMP. Zaczniemy od włamań na anarchię. Tajemniczy user na swoim TikToku wstawił kolejny film, gdzie były widoczne maszynki, jak i skrypty do obejścia whitelisty. No właśnie, kolejny TikTok różni się od poprzedniego tym, że zastosowano skrypt, który jest widoczny na ekranie, jak i maszynkę z napisem Anarchia SMP. Monitorach i całe otoczenie różni się od poprzedniego filmu, co może świadczyć, że na TikToku działa więcej osób lub tajemnicza osoba posiada więcej stanowisk komputerowych. Skupmy się na skrypcie, jak i na maszynce. Na jednym z filmów od Kozakus dowiedzieliśmy się, że skrypt był tylko imitacją, by ludzie nie domyślali się, że jest to tylko pozorowany włam. Postanowiłem napisać do jednego z bardziej znanych techników i pluginistów serwera MC4U, by potwierdzić autentyczność teorii Kozakusa. Cały zamysł włamu na anarchię przez różnego rodzaju skrypty czy maszynki jest niemożliwy, a więc tajemniczy user jest dodany przez kogoś z anarchii. Prawdopodobnie albo jest to technik serwera, albo właściciel. Możliwe, że razem tworzą tego TikToka, by dodać rozgłosu serwerowi, jak i dać do myślenia graczom, kto tak naprawdę jest userem. Jest mnóstwo teorii, że prawdopodobnie może nim być Peter. Jednak czy jest to pewne na 100%? Niestety nie, ponieważ na nagraniach widać, że user korzysta z dwóch innych stanowisk. Więc teoria, że Peter jest tajemniczym userem, jest prawdopodobna tylko w 50%, ponieważ nie wiadomo, kto tak naprawdę może nim być. Pewne jest natomiast to, że bez pomocy kogoś z techników lub właściciela, ta osoba nie miałaby jak wejść na serwer. Pozostaje nam tylko śledzenie tego konta TikTok, by dowiedzieć się więcej o tej osobie. Jak już wiecie, nikt z graczy nie ma kontaktu z właścicielem, jak i nie wie, kim on jest. Drankiz na jednym ze swoich odcinków powiedział, że zadzwonił do właściciela przez Discord oraz pokazał nagranie rozmowy. Bo na innych serwerach to działa, patrzyłem. A wiesz co, może coś z optymalizacją się zestarało, trzeba to zmieniać. Dwa rzeczy optymalizacyjne. To może przez to. Bo nie da się rozwalić bedrocka, bo patrzyłem, nie da się, te wagoniki nie zadają damage'a, nie wiem dlaczego. Kilka minut po rozmowie z właścicielem serwera postanowiłem, że wrócę do swojej bazy, ale to co się za chwilę stało, nikt by się tego nie spodziewał. Pytanie brzmi, jak Drankiz, który nie powinien mieć kontaktu z właścicielem, nagle znalazł do niego kontakt i z nim rozmawiał w sprawie serwera. Napisałem do Drankiza z pytaniem odnośnie tej sprawy, gdzie dowiedziałem się, że podczas nagrania odcinka, jak i montażu, źle to ujął i zamiast powiedzieć technikiem, powiedział właścicielem. Jak sam wytłumaczył, samo nagranie i montaż odcinka odbywało się późno i niestety tego nie zauważył przed wypuszczeniem odcinka. Myślę, że Drankiz miał prawo się pomylić lub nie zauważyć tego szczegółu, co jest objawem zmęczenia. Sam na jednym ze swoich pierwszych odcinków na temat anarchii zrobiłem podobny błąd i zapomniałem wymienić jednego z graczy, ale czy w przypadku Drankiza pomylenie technika z właścicielem nie jest wiarygodne? Myślę, że możemy tylko spekulować, co mogło być prawdą. A co wy sądzicie o tej sytuacji? Podzielcie się przemyśleniami w komentarzach. Na anarchię dodano nowego gracza, jest nim Utopik. Zauważyć można było go na tym mapie serwera, gdzie grał on m.in. z Blukerem i Mantisem. Utopik to twórca, który posiada ponad 67 tysięcy subskrypcji, jednak na jego kanale oprócz jednego odcinka i 8 shortów nic nie znajdziemy. Tworzy on m.in. kontekst ciekawostek, jak i newsów. Jeśli widzicie, to ja respiący się na najtrudniejszym seedzie w Minecrafcie. Dlaczego najtrudniejszym? Ponieważ po wygenerowaniu świata, zamiast pojawić się na powierzchni, spawnujemy się wewnątrz góry w lawa pulce. Co oznacza, że na pierwszy rzut oka ten seed jest nierealny do przejścia. Utopik pojawiał się wcześniej na filmach u twórców takich jak Kapi czy Bluker, a więc jest to znajomy ekipy Anarchy SMP. Zapewne został dodany w ramach znajomości. Wszystko pozostaje kwestią czasu, aż nowy gracz wypuści pierwszy film z Anarchii, gdzie dowiemy się więcej o tej osobie. Ciekawą teorią właścicielu podzielił się jeden z was w komentarzu, a mianowicie na dwóch odcinkach twórców na czacie pojawiła się dosyć tajemnicza postać, Corona Creeper. Nigdzie wcześniej na odcinkach z Anarchii nie mogliśmy zauważyć tej osoby. Jedyne filmy, gdzie się wcześniej pojawiał, to odcinki Dexiego, co sugeruje, że może to być właściciel, ale czy na pewno? Skoro tajemniczy właściciel nie trzyma kontaktu z graczami i nikt nie wie, kim on jest, to moim zdaniem skłaniałbym się do teorii, że jest to technik, o którym wspominał Drankiz. Możliwe, że musiał coś naprawić lub sprawdzić na serwerze, co niestety wydarzyło się w trakcie nagrywek innych twórców. Ciekawym jest też to, że w przypadku, kiedy Corona Creeper byłby technikiem, to oznacza,
oznaczałoby to, że osoba, która znała go bardziej, musiałaby być głównym właścicielem, a jak wiecie, wcześniej pojawiał się tylko u Dexiego. Jest to moja subiektywna opinia i nie każdy musi się z nią zgadzać, lecz ciekawy jestem, co wy o tym sądzicie. W ostatnim filmie, w wywiadzie z Peterem, Peter odpowiedział tam na parę pytań, gdzie ujawnił, że anarchia powstała z pomysłu Petera, Sagiego, Dexiego i Capiego. Pierwsze pytanie do ciebie, Peter, od kogo narodził się pomysł na anarchię SMP? Pomysł na anarchię padliśmy we trójkę z Sagim, Dexim i w sumie we czwórkę, Sagi, Dexi i Capi gadaliśmy sobie o takim projekcie. No i też myślę, że chłopaki zobaczyli, że 2B2T się fajnie wybija. Sagi miał pomysł z tym lifestylem. Każdy dołożył swoją cegiełkę i no i tak powstała anarchia, tak w skrócie. Jak wiecie, sami pomysłodawcy nie muszą być właścicielami, jednak skłaniałbym się do tego, że skoro był to od nich pomysł, to jeden z tej czwórki musiałby go dopilnować i zrealizować, co oznaczałoby, że jeden z nich musiałby być głównym właścicielem. Lub wszyscy razem ze sobą współpracują i w przypadku nagrań wymieniają się rolą właściciela. Moim zdaniem nie ma jednego właściciela, a jest ich kilku, gdzie na potrzeby odcinka przydziewają rolę Grinds głównego właściciela serwera, który wskrzesza lub tajemniczo odpisuje na tablicę, tak jak miało to miejsce z lag maszyną Petera. Cała maszynka została usunięta za pomocą Word Edita, a na tablicę właściciel napisał, że maszynka zostanie ulepszona. A co wy sądzicie, kto według was jest właścicielem serwera? Dajcie znać w komentarzu, a ja przypnę serce najlepszym odpowiedzią. Subskrybuj i lajkuj, by pojawiało się więcej na kanale takich odcinków. Jaka według ciebie panuje atmosfera na serwerze? Atmosferka myślę, że jest przyjemna, każdy jest tam przyjazny. Wiadomo, nie każdy ma czas na granie codziennie, ale no wiadomo, każdy stara się być tam tyle, ile może, ale tak to każdy się dogaduje, nie ma tam jako takich spin. Czasami jak ktoś komuś tam rozwali coś bazę, coś tam, to jest trochę ostrzej, ale wszystko rozwiązujemy jakby w grze, a tak to jest spokojnie. Kto sprawdza podania do projektu? Podania sprawdzamy ja, Sagi i Dexi, ale no tak szczerze nie sprawdzaliśmy podań rzetelnie ani razu, bo wyszukujemy perełek na YouTubie, musimy któregoś dnia zebrać się i przepatrzeć te 3000 zgłoszeń, które mamy. Raz patrzyliśmy tam z chyba 300-400 zgłoszeń i to były takie, no siema, mam 10 lat, lubię koty, kanał i na kanale jakieś dwa filmy takie. My szukamy ludzi, którzy robią dobry content, dobre filmy i no po prostu jest dużo takich serio mega, mega słabych, także... No. Kto ma decydujący głos w przyjmowaniu graczy? No ja, Sagi i Dexi decydujące głosy mamy. Okej. Okay. A czy spodziewałeś się, że anarchia osiągnie taki sukces? Wiesz co, generalnie szczerze mówiąc, to chyba nikt się nie spodziewał, że osiągnie aż taki sukces. Myśleliśmy, że może dogonimy konkurencję kwadratową masakrę, że może nam się to uda. Po jakiejś tam ilości pracy. Okazało się, że pomysł, jak i samo wykonanie go, no było trafieniem jakby w dziesiątkę i no i to wypaliło, tak? Jest też naturalnie, w sumie wszystko robimy. Każdy nagrywa w miarę to, co tam chce. No i w sumie tyle, no. Nie spodziewaliśmy się, że taki sukces to osiągnie.